czwartek 26 września w Dolnośląskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się rozdanie stypendiów artystycznych burmistrza miasta Bielawa. Wydarzenie to uświetniły występy młodych stypendystów. Dziś będziemy wręczać po raz kolejny stypendia za dokonania artystyczne. Od kilku lat gmina Bielawa wspiera bielawską młodzież uzdolnioną artystycznie, bo wcześniej były to tylko stypendia sportowe za osiągnięcia właśnie wybitne w różnych dyscyplinach sportu. Natomiast kilka lat temu Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, aby dzieci, które osiągają również wyniki na arenach międzynarodowych, ogólnopolskich, a też i regionalnych, tak aby dzieci miały możliwość chodzenia na różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, wyjazdy na konkursy też generują koszty, zakup różnych strojów do tych występów to też generuje koszty, więc można powiedzieć, to stypendium artystyczne ma takim być bodźcem wspierającym szlifowanie talentów, szlifowanie uzdolnień naszej bielawskiej młodzieży. I najczęściej jest tak, że udział w jakimś konkursie przynosi jakiś dyplom, jakąś nagrodę i na bazie tych wyróżnień, tych różnych właśnie zdobytych laurów podczas tych konkursów, komisja, która przyznaje te stypendia, analizuje właśnie różnego rodzaju osiągnięcia i wedle tych kryteriów kwoty stypendiów, które są przyznawane na 10 miesięcy, wynoszą między 150 a 300 zł. Więc dzisiaj ponad 20 dzieci i młodzieży będzie tutaj wyróżnionych i myślę, że przez kolejne 10 miesięcy będzie miała lepsze warunki do tego, żeby rozwijać swoje uzdolnienia. Obok Złotej Sowy, którą wręczamy zawsze na koniec roku szkolnego i tamta nagroda jest wręczana dla osób, które potrafią łączyć wysokie wyniki w nauce z rozwijaniem swoich pasji artystycznych, też sportowych i każdych innych, które też właśnie zdobywa się w różnych postępowaniach takich konkurencyjnych, gdzie dzieci muszą się wykazać, że są lepsze od pozostałych. To Złota Sowa, można powiedzieć, jest takim miksem różnych uzdolnień, w tym naukowych. Natomiast stypendia artystyczne mają to do siebie, że one skupiają się tylko na tej warstwie kreatywnej, warstwie artystycznej i dzieci wcale tutaj nie muszą osiągać wysokich ocen w szkole. Natomiast jeżeli są wybitne właśnie w określonej dziedzinie artystycznej, to wówczas to stypendium się im należy. Niech dalej się rozwijają i tak, żebyśmy za rok mogli znów wręczać im te wyróżnienia.